komu potrzebne są napisy na żywo podczas edukacji i jak one powstają, opowiem Monika Szczygielska z Dostępni EU. Z napisów na żywo, transkrypcji podczas wykładów skorzystają głównie studenci słabosłyszący. Ale jako że wykład zakłada komunikację głównie jednostronną, będzie to także rozwiązanie dla studentów głuchych. Napisy na żywo będą pomocne także dla studentów z Erasmusa. Podstawowa różnica zastosowania respeakingu podczas wykładów dotyczy środowiska pracy. Nie mamy tu tak wyśrubowanych wymagań sprzętowych i technologicznych jak w telewizji czy podczas konferencji. Wystarczą laptop, oprogramowanie do rozpoznawania mowy i mikrofon. W najprostszym układzie respeaker może siedzieć obok użytkownika, dyktować do dokumentu, z którego korzystać będzie odbiorca. W praktyce jednak lepiej, gdy respeaker pracuje zdalnie poza salą wykładową. Wówczas nikomu nie przeszkadza i mniej jest zakłóceń programu do rozpoznawania mowy. W takim wypadku pierwszym wyzwaniem jest dźwięk. Można go nadać przez telefon lub komunikator. Napisy zaś mogą być wyświetlane na stronie internetowej, którą użytkownik odtworzy na swoim urządzeniu mobilnym, co likwiduje nam drugi problem – monitor do wyświetlania napisów. Jak wyglądają napisy na żywo podczas zajęć akademickich? Zapraszamy na wykład profesor Agnieszki Szarkowskiej. Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o odbiorcach napisów. Kim są? Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o odbiorcach napisów. Today we will discuss the users of subtitles full stop. Przykład ilustruje wykorzystanie napisów na żywo przez osobę słabosłyszącą i obcokrajowca. Kim są i jakie są ich potrzeby, pytajnik? Porozmawiamy o badaniach na temat prędkości czytania napisów. We will discuss research on reading speed full stop. We will also see how do the live subtitles look across the world full stop. Napisy wyświetlane są na różnych urządzeniach mobilnych. Respeaker może pracować w tym samym miejscu lub na odległość, w języku ojczystym lub obcym.